There's a little bit of me in that machine, and a little bit of it in me. Three modern masters of horror have just created the ultimate machine for terror, the Mangler. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną znowu Rafał Siciński, czyli Sik. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Mando. Witam wszystkich słuchaczy. Cześć, czołem. Dzisiaj porozmawiamy o filmie, ale postanowiliśmy zrobić sobie przerwę od ekranizacji autorstwa Micka Garrisa i zabrać się za inne filmy. Czy lepsze, to już się okaże w dyskusji, ale dzisiaj bierzemy na warsztat pierwszą Maglownicę. Film The Mangler z 1995 roku. Na razie pierwszą część. Ja jestem chętny, by niebawem zrobić taki zbiorczy podkaścik o dwóch sequelach, ale to nie dzisiaj. Szczególnie, że nie widziałem ich chyba z 15 lat, więc z przyjemnością sobie do nich usiądę. Dzisiaj pierwszy film w reżyserii Tobiego Hoopera. Ekranizacja opowiadania, jednego z pierwszych opowiadań Stephena Kinga, to znaczy jednego z wcześniejszych, pierwotnie opublikowanych w magazynie dla panów Cavalier, a potem ukazał się w autorskim zbiorze, pierwszym zbiorze Stephena Kinga Nocna Zmiana, opowiadaniu o morderczym maglu, w dużym skrócie. No dobra, lubisz to opowiadanie? Wiesz co, chciałem je powtórzyć przed nagraniem tego podcastu, ale stwierdziłem, że nie. Nie jestem fanem. Z tego, co pamiętam, nie jestem fanem. Na tyle, na ile pamiętam, to jakoś bez rewelacji. Ono mi się wydawało za pierwszym razem, jak je czytałem. Czytałem je chyba dwa razy. Strasznie głupie i nie widziałem w nim absolutnie nic, co na tamtym etapie mojego fanostwa by miało, nosiło jakieś cechy charakterystyczne dla Kinga, a poza tym wydawało mi się raczej słabe. I to tak, King ma teksty o różnych dziwnych przedmiotach, które mają jakieś dziwne właściwości i to był w pewnym momencie taki krążący żart, nawet w głowie rodziny, gdzieś tam straszył nawiedzoną lampą i to był, tak mi się wydawało, taki, teraz można by użyć, by było określenia memowe opowiadanie, takie gdzieś takie, nie wiem, no bardziej szkodzące mu na tamtym etapie, tak myślałem, niż będące jakimś takim, no nie wiem, czymś, czym można byłoby się pochwalić. I ja ci powiem szczerze, ja się wstydziłem pożyczyć ten zbiorek znajomym, bo właśnie między innymi przez to opowiadanie, że wyrobią sobie złą opinię o nim, bo to jest głupotka, to jest słaba rzecz i wolałbym, żeby oni tego nie czytali. Miałeś podobnie? Wiesz co, ja to pierwszy raz czytałem w liceum i wtedy pamiętam, że ten Magiel, tak w sumie o nim gadaliśmy, że to fajne, ale wtedy, wiesz, to były czasy fascynacją, tą falą horroru, która nas zalała wtedy, Phantom Pressy, Ambery i cała reszta, więc taki Magiel to się wpasowywał w to. Ja ogólnie od zawsze nie lubiłem u Kinga tych jego właśnie dziwnych opowiadań o przedmiotach ożywionych. Wiesz, czy też o jakichś dziwnych sytuacjach, jak palec wychodzący ze zlewu. No nie znosiłem tych opowiadań. Od zawsze uważam, że Joe Hill, znaczy od zawsze, no od bardzo dawna uważam, że Joe Hill takie rzeczy umie robić, Stephen King nigdy nie umiał. Natomiast opowiadanie Magiel jest też charakterystyczne, bo wiesz, w tamtych czasach King pracował w tych wszystkich jakichś tam pralniach, jakichś tam maglowniach i tak dalej. Robił na te trzy zmiany, tak jak ja niestety teraz, Bóg mnie pokarał na te ponad 40 lat i magistra na karku. I teraz odkrywam tę stronę życia. Tak on wtedy, gdy klepał biedę, pracował w takich miejscach. I dwa opowiadania są takie charakterystyczne właśnie.
Magiel i Cmentarna Szychta. I obie ekranizacje też są pod tym względem, pod miejscem akcji dość podobne. Pamiętam, że gdy ja oglądałem ekranizację, to zawsze miałem, one na mnie działały nieprzyjemnie. Jak widziałem, wiesz, tych spoconych ludzi, ten taki brud, wydawało mi się to mocno przerysowane. Teraz wiem, że to tak nie do końca jest w sumie, bo minęło, kurde, sporo lat, a moja fabryka, akurat ta hala, na której ja robię, wygląda ładnie, nie? Ale jak pójdziesz na jakąś starszą halę, to już tak ładnie nie jest, a latem wszyscy jesteśmy spoceni jak świnie, nie? Możesz wykruszać sól z koszulki i tyrasz w takich miejscach, także to wcale nie jest tak przerysowane. Co prawda tutaj akurat w Maglu ta cała maszyneria, no to trochę jest, ale wracając do twojego pytania, może nie miałem czegoś takiego, żebyś ktoś sobie złe zdanie wyrobił po tym opowiadaniu, ale to nie jest nic dobrego. To nie są szczyty żadne Stephena Kinga. Jeśli się to czyta ze świadomością, co to jest za pisarz i traktuje jako taki wybryk, taką ciekawostkę, no to okej, ale faktycznie jak ktoś by zaczął i na przykład wziął pierwszy Magiel, to ja nie wiem, czy ja bym czytał dalej. No. Okej. Okay. Odpowiadanie mamy za sobą. Ja też do niego nie wracałem. Też czytałem pewnie ostatni raz w liceum. I przejdźmy od razu do ekranizacji. Tak jest, ale zanim do treści, to może jeszcze dwa zdania o panach, którzy to robią, bo chociaż to powinno się chyba przeplatać, bo ten film reklamowały bardzo duże nazwiska horrorowe, bo mamy na każdej kasecie, na plakacie, na wszelkich materiałach mamy trzy duże nazwiska, to jest Toby Hooper, który jest reżyserem tego filmu, pan, który stworzył z tych kultowych dzieł teksańską masakrę piłą mechaniczną, a jeśli chodzi o Stephena Kinga, robił Miasteczko Salem telewizyjne, które ja bardzo lubię do dzisiaj, które jest jedną z fajniejszych dla mnie ekranizacji. No pojawia się oczywiście nazwisko Stephena Kinga, oczywista sprawa na podstawie jego książki, oraz Roberta Englunda, który z kolei zasłynął najbardziej rolą Freddy'ego Krugera. No i takie trzy nazwiska. No jeszcze Ted Levine, który tak, ale tym nazwiskiem owiec. No, ale tym nie było może reklamowane. No fakt, to jest koleś, który 4 lata wcześniej zagrał mordercę w Milczeniu owiec. To jest po prostu niesamowite, jak się go tu ogląda. I ma się tę świadomość, że to jest facet, który grał w tak wielkim filmie kilka lat temu, a tutaj się go widzi. No. Ale Tedem Levinem nie było to reklamowane, z tego co kojarzę. Faktycznie, no on nie tylko Milczenie Owiec, ma dużo więcej fantastycznych ról na koncie, a też przecież skończył jako ten szef, znaczy nie skończył, ale gdzieś tam na pewnym etapie był szefem policji w serialu Detektyw Monk. To już w ogóle komediowa rola, całkowicie inna. W Milczeniu Owiec grał tego skórzastego mordercę, jakby ktoś nie kojarzył. No ale też w takich nowszych seriali Alienista, z dużych filmów Shutter Island, Gorączka, Bardzo Dziki Zachód, no to jest aktor, który po pierwsze jest dosyć charakterystyczny, a poza tym bardzo, moim zdaniem, ma zapadający w pamięć głos. Taki swój bardzo charakterystyczny i wydaje mi się, że znaczy ja gdybym na tamtym etapie ten film obejrzał, na tym etapie, gdzie się interesowałem horrorem, czyli będąc nastolatkiem, to bardziej by mnie przyciągnął Ted Levine niż Englund, bo ja nie lubiłem Koszmaru z Ulicy Wiązów i przyznam się szczerze, nie do końca lubiłem teksańską masakrę, natomiast bardzo lubiłem Milczenie owiec. No ja nie, ja ci powiem, że ja dość późno połączyłem fakty, że morderca z Milczenia owiec to jest aktor, którego kojarzę też z innych produkcji i to jest aktor, który grał też w Maglownicy. Nie kojarzyłem to tak naprawdę tego. Tak naprawdę to kolega, który w ogóle nie siedzi w Kingu, ale gdzieś tam, że ze mną studiował, to w tego Kinga trochę wchłonął w międzyczasie, no i chłonie go do dziś trochę, to on mnie w sumie uświadomił, że to tutaj grał ten aktor. Także w młodości, gdy oglądałem ten film Maglownicę, to w ogóle nie kojarzyłem tej postaci.
A już na pewno nie z Milczeniem owiec. Dla mnie to był trochę szok, jak się dowiedziałem, że to jest ten człowiek. A Englund, no ja akurat Freddy'ego bardzo lubię, no ale wiesz, to jest ikona jakaś, nie? To jest facet, który na byle co, na byle horror nakleisz to nazwisko, to już jakieś tam oczekiwania były, a na pewno w roku 95. Oczywiście efekt nie musi być wcale dobry, co widać w tym filmie, bo Robert Englund jest po prostu tak karykaturalną postacią w tym filmie, że to jest po prostu masakra, nie? Tutaj pozwolę sobie użyć, no nie, to nie jest moja myśl, to jest myśl Dawida Gryzy, że Englund jest ucharakteryzowany na Andrzeja Wajdę tutaj w tym filmie. I no, tego trochę. Takiego starszego Andrzeja Wajdę. I tak, i to prawda, on potrafi być karykaturalny jako... Znaczy w wielu swoich rolach potrafi być karykaturalny. Toby Hooper ma bardzo specyficzne poczucie humoru. Bardzo specyficzne. To jest gościu, który był zawiedziony po premierze, po pierwszych pokazach teksańskiej masakry. Tych takich pierwszych pokazach, gdzie jeszcze chyba ten film nie miał dystrybutora. I on był zawiedziony, że ludzie... No byli przerażeni, byli zszokowani, ale że się nie śmiali, że nie znaleźli tam tego czarnego humoru, który on tam umieścił. I on tutaj bardzo dużo przeniósł tego swojego humoru. Englund jest, tak jak powiedziałeś, karykaturalny do bólu. Momentami aż zgrzyta się zębami. To sorry, ale ja do dziś nie znalazłem chyba humoru w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną. No, bo widzisz, on ma specyficzne poczucie humoru. No nie wiem, dla niego bardzo zabawną rzeczą była ta kura w klatce na przykład. I on to się tam myślę, że... No boczki zrywać. Myślę, że nie ma co tak się doszukiwać, bo to jest, był człowiek bardzo specyficzny. Ale tutaj też chciałbym od razu słuchaczom powiedzieć, że Maglownica to jest kino klasy B. To nie jest ta półka ekranizacji. Ale uważasz, że to jest świadomie zrobione tak. kiczowate? No kurczę, oczywiście, ja bym się, to jest kino się klasy zastanawiał. B. Kino reklamowane takimi nazwiskami, ikonami horroru, ja bym... oczywiście, to możemy sobie gdybać, nie? Ale ja bym zakładał, że to jednak była próba zrobienia czegoś poważnego, która nie wyszła. Chociaż musiałaby bardzo nie wyjść, naprawdę musiałaby bardzo nie wyjść. Ja jestem przekonany, że to jest bardzo świadomie, bardzo celowo nakręcony film w taki, a nie inny sposób i on nigdy nie miał być do końca... na poważnie, miał nie być taki wielce straszny, przerażający. Hooper dużo się, podejrzewam, nauczył kręcąc Poltergeista razem z Spielbergiem, ale w tym filmie chciał zrobić to groteskowo, jak coś tylko możliwe jest. I mam tutaj sporo takich swoich przemyśleń na ten temat, którymi bym mógł nawet to próbować obronić to wszystko. A to widzisz, ja Poltergeista zawsze nie lubiłem, o czym mówiłem ostatnio w którymś tam podcaście z tego zyliona podcastów, które ostatnio wrzucałem. Natomiast z tego, co pamiętam, bardzo lubiłem Hoopera, taki film, kurde, nie pamiętam, jaki on miał polski tytuł, Krwawa masakra w Hollywood, czy coś takiego, Toolbox, Toolbox Murders. Murders. No, ten pamiętam, że bardzo lubiłem, ale też dawno nie odświeżałem. Chciałbym zwrócić ci uwagę, też słuchaczom, na to, jak ten film się otwiera, bo zaraz przejdę do tego, jak sama Maglownica wygląda. Jeżeli ktoś oddaje w ogóle prawsowanie do Magla, ja jestem taką osobą, której rodzina cały czas oddaje pranie do Magla i bywam tam przynajmniej dwa razy w miesiącu i wiem, jak te Magle nawet takie z lat 70. wyglądają. Oddawałem też do takiego naprawdę starego Magla, wiesz, w jakiejś bramie babuleńka, miała taką starą maszynę i to w żaden sposób nie przypominało tego, co tam widzimy. To jest gigantyczny Magiel przemysłowy, który jest tak naprawdę maszyną stworzoną dla tego filmu. Nie sądzę, żeby... Znaczy, kurde, no nie mam też jakiejś takiej wielkiej wiedzy na temat magli przemysłowych, ale ta maszyna jest olbrzymia i ona jest już z samego wyglądu... Ona sama jest groteskowo straszna. No. Ona sama jest przekomiczna, ten wielki łańcuch...
wielki łańcuch niczym od roweru, który tam napędza to wszystko, a tu się mówi o jakichś przepisach BHP, nie? Ja wiem, że w latach 90. to pewnie były zupełnie inne przepisy BHP niż dzisiaj, no ale, ale to brzmi śmiesznie w tym filmie. I mamy właśnie zarówno tą taką wciągającą część, gdzie oni wkładają te prześcieradła, zresztą to wszystko jest brudne, tam wszystko cieknie, nie? Ale nie wiem, zobacz, jak tam... Ale też mamy tą składającą, nie? Taką prasującą, gdzie te takie psz, psz się składają. Nie? Ale ta cała obudowa, która wygląda jakby obita, nie? Jak tak, zbroja. Tak, jakby była skutego żelaza czy brązu, ale jednocześnie jak się jej przyjrzysz, to ona przypomina skórę. To ma taką fakturę właśnie bitego, kutego żelaza, na to jest napisany ten wielki napis taki Hadley and Watson i ta szóstka, taka wybita, ale jak się tak się, wiesz, przyjrzysz temu, to ta faktura tej blachy, tej kutej, kutego żelaza przypomina skórę, ale sama cała ta fabryka, ta pralnia chemiczna, ona wcale nie ma takiego... miejsca, które miałbyś pomyślał, że tam czyste rzeczy są prane. No, wszędzie jest brud, nie? Wszędzie brud, są jakieś brudne wory, takie big bagi, takie jakby... To wygląda jak bardziej jak taka, nie wiem, jakaś składownica brudnych rzeczy skądś, nie? Tak, i zwróć uwagę, ta pierwsza scena ci otwiera, widzisz tą fabrykę, tą pralnię i tak naprawdę nie jesteś w stanie powiedzieć, jakie to są lata. Ja na początku myślałem, że bo ja ten film oglądałem pierwszy raz, ja na początku myślałem, że w ogóle oglądam jakieś lata 30, 20, bo ten film nawet troszeczkę muzyką przypomina, kurczę, no on przypominał mi dawno temu w Ameryce Sergio Leone. Kurczę, no naprawdę, ten bardzo charakterystyczne pokazanie tych pracowników, takie dziwne poruszanie kamery, ta hala, która właściwie nie ma żadnych oznak nowoczesności, bo ta maszyna, ta wielka maglownica, ona wygląda tak, jakby mogła wyglądać w latach 20. czy 30., więc trochę byłem zbity z tropu, jak zobaczyłem nowoczesne samochody w którejś tam kolejnej scenie. Bo oni w pewnym momencie wynoszą taką łodziarkę, lodówkę, która wygląda, no, tam jest... No też. To jest taka lodówka, w której możesz sobie wyobrazić, że tam jest wsadzona wielka bryła lodu i ona, tak jak kiedyś było w latach 20., 30., jeździły ciężarówki, sprzedawały lód ludziom w mieszkaniach i oni wkładali, to ta lodówka dokładnie tak wygląda. Więc ja początkowo byłem bardzo skonfundowany tym, co widziałem i moim zdaniem to jest bardzo celowy zabieg, żeby zmylić widza, zbijać go z tropu, ale jednocześnie wprowadzić go w taki lekki stan niepewności i cały ten film dla mnie, on miał budowę trochę jakbyś oglądał czyjś sen, bo i ta postać Englunda, który poruszał się tak karykaturalnie, bo to też Bill Gartley, który jest właścicielem tej całej pralni, no jest osobą, która chodzi w takich dziwnych szynach, protezach na nogach, ma coś z okiem, z uchem, no jest pokiereszowany. No jak później się dowiadujemy, ta maszyna go zmiażdżyła. No i jemu się udało przeżyć to, no ale stracił urodę, jeżeli oko można powiedzieć, no i też zdrowie i bardzo pokieszowane miał nogi. Do czego zmierzam? Cały ten film mam wrażenie, tak jakbym go próbował opowiedzieć tutaj słuchaczom albo tobie, to można by było go powiedzieć jak sen. On ma taką budowę, że wiesz, jesteś w fabryce i nagle kobieta zacina się w rękę, maszyna tam się zaczyna poruszać, wychodzi jakiś dziwny, karykaturalny gość, zaczyna krzyczeć, żeby dalej pracować, później masz detektywa, którego prawie rozbija się ciężarówka z tą lodówką, która tam, i wiesz, tak zaczynasz opowiadać ten film, tak dosyć chaotycznie jest ta akcja prowadzona, są przeskoki, są bardzo dziwne postaci, które zachowują się bardzo irracjonalnie, bardzo często. No, jak chociażby fotograf, czy ten kolega policjanta, który jest jakimś dziwnym, nie wiadomo kim w ogóle. Tak, jakiś facet, który sobie wierzy. Tam grillują. I oni rozmawiają, a on nagle mu opowiada o demonach, ona wie o opętaniach, o nawiedzeniach, nie wiadomo skąd. Potem ten fotograf, który pojawia się co chwilę znikąd z tym starym aparatem, co po każdym zdjęciu wyrzuca tą, nie pamiętam co to jest, jak to się robiło, tą lampę błyskową za każdym razem wyrzuca przepaloną, jest kompletnie creepy, jakiś dziwny, nie wiesz czy on jest, kim on jest, nie? No dobra, to rozumiem, bo na początku nie rozumiałem o co ci chodzi z tym snem, mówię, bardzo nudny sen, ale dobra, chodzi ci o
tą narrację, o tą opowieść, która tak, jest tak, to też takie właśnie bardzo fantamagoryczne, oniryczne. Mamy tutaj jakąś dziwną scenę, taką bardzo przesiąkniętą seksem, kiedy ten właśnie postać grana przez Englunda swoją kuzynkę, czy swoją siostrzenicę w jakiś tam sposób, dziwny sposób traktuje. To jest jego siostrzenica, czy to jest jakaś taka nowa dziewczyna, która zostaje przyjęta do pralni? No, dzieją się tam rzeczy, które właśnie raczej przywodzą na myśl Mary Senne, niż koherentną taką fabułę przyczynowo-skutkowo poprowadzoną. I dlatego ja uważam, że ten film ma taką celową budowę i on jest zamierzenie kinem klasy B. A też na to wskazuje sam finał. Ta nowa dziewczyna, o której mówisz, to akurat siostrzenica chyba nie jest, chociaż ja z tym też miałem problem, ale to zrzuciłem na karb tego, że ja ten film oglądałem trochę na raty, bo on mnie strasznie męczył i nudził. To jest jakaś właśnie nowa pracownica, nowa gdzie dziewczyna. My najpierw zakładamy, że ona ma romans, ale potem dochodzi do tej dziwnej sceny, a potem ona nagle zamienia się w taką, wiesz, Bellatrix Lestrange, nie? Jakby tutaj koło swojego Voldemorta stała, nagle taka zła, czarna, niedobra, nie? A siostrzenica to jest jednak, okazuje się, inna pracownica tej firmy, która jak się okazuje potem ma 16 lat, a pracuje w tych dziwacznych warunkach. To co mówisz? No, mamy tutaj firmę taką, że no, widzimy tą babuleńkę, te biedne dziewczyny, które tam robią, co mają robić. Wychodzi co chwilę jakiś tam, nie wiem, mistrz, brygadzista, który na nich się drze, że mają to robić szybciej. No to tak naprawdę jak w życiu. 2020 rok, niewiele się zmieniło w temacie produkcji. A ten cały Robert Englund, no to jest tam kierownik, szef, jakiś dyrektor, który sobie siedzi, jak on wychodzi, to jest już komedia, bo po prostu, wiesz, dzieją się cuda komuś, na przykład tam, nie wiem, gniecie rękę, odrywa rękę, on wychodzi na tych swoich nogach jak szczudła i się drze, jakieś tam kompletnie w ogóle durne teksty, ale takie naprawdę niczym skrzyżowanie doktora Loomisa z Halloween z jakimś właśnie kierownikiem fabryki wygłasza. A przecież w końcówce mamy jedną scenę, gdzie w ogóle on się tak wygiął, że wypiął tyłek i jak robot tak się nagle podniósł, no to ja już mówię, to w tym momencie mówię, ja pitole, nie? Celowo pojechane. Zgadzam się z tym, co mówisz, ale to nie sprawia, że ten film staje się jakiś fajny w odbiorze, bo tutaj są takie sceny, wiesz, teoretycznie moglibyśmy przy piwku wyśmiać ten film i to naprawdę się dobrze bawić. Pewnie byśmy się bawili, zakładam, że jakbyśmy oglądali, obaj byśmy się bawili, ale dla mnie ten film jest jednak źle wyważony, za długi, no on ma 100 minut, on jest naprawdę cholernie długi i ja przez większość filmu nie czułem takiego, wiesz, jak oglądasz na przykład, nie wiem, oglądasz sobie, nie wiem, Samurai Cup, nie? Gdzie masz beznadziejne dialogi, wszystko beznadziejnie zrobione, ale dostajesz coś w zamian, nie? Jakąś frajdę, nie wiem, z walk, jakąś frajdę, uśmiechasz się na tych dialogach właśnie, które są napisane tak, że pożal się Boże, a tutaj ja nie otrzymywałem tego w zamian. Nie czułem, żebym otrzymywał coś w zamian przez większość filmu. Ja się przez większość filmu naprawdę pieruńsko na nim nudziłem. Gdyby, nie wiem, było więcej tych morderstw, tej krwi, nie wiem, czegokolwiek, gdyby te, nie wiem, może te dialogi jeszcze bardziej pojechać, bo one są takie powolne, ta muzyczka, taka gra sobie na pianinie, ten kolega głównego bohatera, który nie wiem kim jest, mówi tak spokojnie do niego, tamten z kolei reaguje jakoś ostro, dziwnie, wbiega do fabryki, drze się na wszystkich, gdy dzwoni do niego szef i go wyrzuca, też się kłócą, i to wszystko tak sobie płynie i ja ci powiem, że dopiero jak obejrzałem ostatnie, nie wiem, 25-20 minut, to dopiero poczułem satysfakcję z tej końcówki, która jest już naprawdę przegięta, przerysowana, pojechana i ja jak skończyłem oglądać, mówię wow, nie pamiętałem, naprawdę nie pamiętałem, że to aż tak tu zostało pociągnięte. Bo w opowiadaniu Magiel ożywa i rusza w miasto. No tutaj też ożywa, nie? No i tutaj też ożywa, dokładnie. Magiel jest opętany przez demona. Pod fabrykę. To jest zrobione takie, no coś takiego jak w Cmentarnej Szychcie, gdzie odkrywają, że pod fabryką jest coś więcej. Tutaj się okazuje, że pod fabryką są jakieś katakumby, nie wiem, jakieś takie dziwaczne, takie owalne, okrągłe schody. Tak. I ten Magiel ich goni, nie? I widzimy jego ręce z tej całej maszynerii, raz jego czerwone oko. Jest no, mocno pojechany. Wykonanie jest przekomiczne. Właściwie tak. Prawda jest taka, że ten film dużo obiecuje, ale
Rzeczywiście ta kumulacja jest w 20 ostatnich minutach. Mamy bardzo widowiskową scenę śmierci Englunda. No to jest najlepsza scena. To jest jedyna fajna scena śmierci, bo reszta to są takie... no wiesz, no wiemy, że kogoś tam wciąga, trochę krwi po chlapie. Tak naprawdę ten Magiel niby go nie da się zatrzymać, ale jakoś się zatrzymuje, bo to umówmy się, to są sekundy wciągnięcie człowieka w coś takiego. I to jest takie, wiesz, no dobra, gdzieś tam rękę mam zgniecioną, nie? A to jak zabija Englunda i on cały czas gada jeszcze, nie? I puch, następne się zakliszcza. O, on cały czas gada. I już to ostatnie go zgniata w kopertę, a jego ręce jeszcze tak bim, 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 tak bimbają i on coś tam jeszcze mówi. No to mówię, dobra, wow, no właśnie coś takiego, jak już mam taki film, to coś takiego chcę w nim oglądać, nie? No to prawda, tutaj brakuje trochę, bo jest takie trochę dziwne śledztwo, krążenie wokół tematu, ale brakuje morderstw i też po cichu liczyłem, oglądając to, że ta demoniczna siła, ona będzie oddziaływała trochę bardziej na miasteczko, bo tam mamy taki lekki premys, tak jakby scenarzyści próbowali wprowadzić wątek skorumpowanego miasta, które godzi się na jakieś tam wielkie niegodziwości dziejące się właśnie w tej pralni. No ale to w samej końcówce się dowiaduje. To znaczy nie, to, że ludzie są kupieni, to wiemy wcześniej. To, że no ten Englund ma wszystkich w kieszeni. Ale, no, ale w końcówce dowiadujemy się, że inni uczestniczą w tym, że bardziej są w głębi tego, nie? Czyli że złożyli ofiary temu demonowi. To dopiero w samej końcówce się dowiadujemy z tego dziwacznego albumu, który nie wiadomo skąd się wytrzasnął. No właśnie. Z takich ciekawostek, które... nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale właśnie nie znalazłem potwierdzenia tego na Internet Movie Database, ale Hooper porzucił w pewnym momencie projekt i kończył go producent Anatan Singa. Nie wiem, czy to jest prawda, to jest ciekawostka z Filmwebu. Może to jest właśnie problem taki, że reżyser tego filmu nie kończył, chociaż nigdzie w napisach, bo całe obejrzałem napisy, nie znalazłem... byłbym właśnie ciekawy, czy to jest prawdziwa maszyna i oni wzięli prawdziwą maszynę, czy to maszyna stworzyli od podstaw. Nie, to jest maszyna stworzona od podstaw. Doczytałem sobie to. Natomiast nigdzie nie znalazłem jakiegokolwiek zająknięcia się, że właśnie poza Hooperem ktoś jeszcze występuje w napisach jako reżyser. Także jeżeli ktoś jest w stanie to zweryfikować, to chętnie przeczytam to w komentarzach. Natomiast może to jest właśnie problem taki, że Hooper miał trochę inny pomysł na ten film i jakaś wizja artystyczna nie pozwoliła mu go skończyć. Jakiś konflikt był. Tutaj ciężko mi powiedzieć, to jest wszystko moje gdybanie. W każdym razie wszedłem sobie też na filmografię Ananta i tam nie występuje jako reżyser w tym filmie, tylko jako producent. Nigdy nie reżyserował według Filmwebu i Internet Movie Database. No nie wiem. Natomiast ja nawet nie spotkałem się chyba z taką informacją, ale też nigdy nie zagłębiałem się w informacje na temat tego filmu. Natomiast dla mnie tutaj nawet pomijając, już wiesz, już pal licho z tym, że jest jakoś tam źle wyważony czy nudny, ale fabularnie on jest też pieruńsko głupi, nie? No bo to nawiedzenie to w ogóle przechodzi na lodówkę na początku, bo dochodzi do jakiegoś spięcia i demon przechodzi na lodówkę i mamy motyw opętanej lodówki przez krótki czas. To, co w końcówce się dzieje, czyli taki, wiesz, typowe jak w horrorze, że zabijają potwora, no to tutaj ten egzorcyzm to jest w ogóle naprawdę jak z kabaretu, nie? Jak z kabaretu, nie? To się kulasz ze śmiechu, jak ten wiatr w nich wieje, no ale dobra, odprawiają egzorcyzm i często jest w horrorach coś takiego, że wtedy nagle bohaterowie zdają sobie sprawę, że na przykład o czymś zapomnieli, nie? I potwór ożywa. To jest taki motyw częsty. No to tu jest to tak głupie, bo oni biorą te tabletki na tą nadkwasotę i ten dialog, nie? A te tabletki masz od tej pierwszej ofiary? Tak. I w tym momencie Magiel ożywa, nie? No przecież to tak głupie. W ogóle ja nie kumam, o co chodzi, nie? Biorą no bo tam tabletki... chodziło o ten składnik tych tabletek, Belladonna. No i to sprawiło, że martwy... demon ożył w momencie, gdy oni sobie uświadomili, że mają tabletki? No, ta Belladonna była tym takim tą takim, no nie wiem, iskrą. Ale zanim sobie uświadomili, że mają te tabletki, to też je mieli.
No nieważne, no dobrze, w każdym... No dobrze. To, tutaj wiesz, już jest tak, no, byśmy musieli mocno... A zupełnie ostatnia scena, gdzie bohater dostaje list, napisany zresztą jakimś pisakiem dziwacznym od tego fotografa i ten informacja już po wszystkim, że może ona uratuje ci życie, że uważaj na ludzi, którzy stracili jakąś część ciała. I wtedy nagle wchodzi do tej maglownicy, do tej firmy, a tamta jest zupełnie zła, ta, która była dobra, nie? I macha do niego, tak, bo nie ma jednego palca, nie? Czyli demon, jak już ci upitoli palec, to stajesz się zły, nie? Wystarczy, że ci palec urżnie, to już cię opętuje. No to wszystko jest tak pieruńsko głupie, to jest tak kretyńskie, że... Znaczy, to ma swój urok, no ja mówię, a te ostatnie minuty, które najbardziej wyśmiewam, one mnie najbardziej w sumie bawiły i tak wiesz, największą frajdę czułem z tego filmu, nie? Wtedy. Mhm. W ogóle sam film został zmiażdżony przez krytykę zaraz po premierze. Przeglądając sobie jego ocenę na Metacritic, ja wiem, że to nie jest miarodajne, ale ona wynosi w tej chwili 8. 8 na 100. I... Zapomniałem, że tam jest na 100. Dobrze, to w sumie nie jest śmieszne. I on naprawdę był zmiażdżony. Zmiażdżony był, nazywany najgorszym filmem 1995 roku i nie zostawili na nim naprawdę suchej nitki, co trochę jest przykre, bo wydaje mi się, że on nie jest aż tak naprawdę... Znaczy on jest zły, ale nie jest... Nie wydaje mi się, że aż tak potwornym filmem. Wydaje mi się, że jest. A zresztą teraz patrzysz na to trochę z sentymentem, nie? Trochę inaczej podchodzisz. Jeszcze sobie obejrzysz w kopii jakiegoś VHS, ripa czy tam z VHS-u, to już w ogóle czujesz jakąś frajdę, ale wydaje mi się, że w momencie, gdy ci walą nazwiskami, to jest też problematyczne, że masz te nazwiska, ikon horroru i się tego spodziewasz. To tak samo jak niedawno mówiliśmy o Talizmanie, gdzie masz nazwiska kolesi, którzy właśnie napisali jedne z największych horrorów, które do dzisiaj są jednymi z największych horrorów historii, a potem dostajesz fantazę o chłopcu, który gdzieś tam sobie przechodzi. No to mocno, wiesz, no to jest też problem, nie? Że no masz konkretne oczekiwania, gdy film ci reklamują takimi nazwiskami, a dostajesz po prostu naprawdę kabaret. To znaczy, wiesz co, jedna z recenzji była Kima Newmana. Wydaje mi się, że to jest ten pisarz Kim Newman, co napisał Anno Dracula. I on wydał taką średnią recenzję, taką właśnie wyważoną, 40 na 100. I to jest najwyżej ocenione. Napisałem dla Empire. I on w tym filmie doszukał się właśnie tego bizarro takiego całego, że to jest absurdalny film, momentami głupi, ale właśnie ma pewne elementy, które świadczą o tym, że on miał być no dosyć taką dziwną rzeczą, nie do końca mainstreamową, nie do końca przystającą do tych wszystkich horrorów właśnie w tamtym okresie, które powstawały. I trzeba też zwrócić na to uwagę, że to może być, no bo są takie filmy, wiesz, groteskowe, jak Miasto Zaginionych Dzieci czy Delikatesy, tak? One oczywiście artystycznie są o wiele, wiele wyżej niż ten film, ale gdybym miał stawiać maglownicę przy jakichś właśnie takich dziwnych filmach, to właśnie bym go bardziej postawił przy Delikatesach, Mieście Zaginionych Dzieci, niż przy, no nie wiem, jakiejś ekranizacji Kinga w stylu Dzieci Kukurydzy, czy jakimś innym takiej typowo horrorowej rzeczy. No nie wiem. No dobra, ale mam takie jeszcze pytanie. Mamy jeszcze taki inny film o ożywających ciężarówkach. Nazywa się Maximum Overdrive. Pamiętasz go? Pamiętam go. No i jak byś postawił, gdybyś miał te dwa filmy zestawić ze sobą, postawiłbyś maglownicę mniej więcej w jakim stosunku do Maximum Overdrive? Podobnie oceniałbyś te filmy, czy... Nie wiem. Podobnie chyba. Bo z tego, co pamiętam, ciężarówki miały dwie ekranizacje. Jeszcze tą pod tytułem Ciężarówki, która miała być pilotem serialu. I ona, z tego, co pamiętam, jest dużo gorsza. Jest pieruńsko słaba. Właśnie dlatego, że zrobiona trochę tak bardziej na poważnie.
a bardzo źle, nie? A jednak ten film Kinga, no to też widać, że on tam był nachlany i w ogóle wyszły mu przedziwaczne rzeczy w tym filmie. Jest głupio, tanio, słabo. Nie wiem, no to są jednak trochę inne filmy, nie? No tutaj sama ta końcówka, no masz tego demona, masz jakiegoś człowieka, który nad tym panuje, a tam masz po prostu samochody, które jeżdżą i w dziwaczny sposób zabijają przy muzyce AC/DC, nie? Nie. Czemu mi takie trudne pytania zadajesz ty? No dobra, ale jeszcze to ostatnie pytanie mam, bo ja na przykład uważam, że już dobra, mamy tą maglownicę opowiadanie i ktoś kupuje prawa do ekranizacji tego i szczerze, tak jak się zastanawiałem, my umówiliśmy się na ten podcast i zastanawiałem się, czy można by było to inaczej nakręcić. To znaczy, wyobrażam sobie, że można byłoby film okultystyczny zrobić, gdzie właściciel pralni ma jakiś kult i oni tam w tą magię wpychają człowieka co jakiś czas, odprawiają czarną mszę i jest detektyw, który prowadzi śledztwo i okazuje się, że całe miasteczko jest w ogóle zamieszane w ten proceder i że tak powiedzmy od 70 lat mordują w ten sposób ludzi i że są długowieczni. Można byłoby coś takiego zrobić, to sobie wyobrażam. Ale niekoniecznie byłoby to coś lepszego. Uważam, że tutaj Hooper ma... Jestem ciekawy, czy on został wybrany przez studio, czy on sam wybrał sobie ten film. Myślę, że raczej odwrotnie, że był zatrudniony, żeby to zekranizować. I zrobił to w dosyć taki interesujący sposób. I czy jesteś w stanie widzieć tę ekranizację jakoś w jakiś lepszy sposób? Jakoś tak widzisz to oczyma wyobraźni, że to by było... lepiej zdało się, lepszy reżyser czy coś takiego i to ten magier byłby super? Nie. Nie. Jeśli ktoś by chciał faktycznie zachować oryginał, czyli magiel, no to nie widzę tego inaczej, bo to oczywiście można by wziąć, wiesz, sam szablon, to się nieraz teraz robi, nie? I nawet wywalić magiel, chociaż jest w tytule, albo zrobić, nie wiem, no można by, wiesz, zrobić, że jakaś jest fabryka, właśnie coś ten, jakieś, to można by zrobić na poważnie, ale nie, z maglem i to z opętanym maglem, który przyjmuje ofiary i który jeszcze ożywa na koniec, to nie, tego się nie da zrobić inaczej. Także w sumie jako ekranizacja to jest w sumie dobra ekranizacja. No. A nie spytałem ciebie, no bo ty oceniasz ten film w sumie tak podsumowując już, oceniasz go nieźle, nie? Ty się bawiłeś dobrze chyba na tym filmie. Ja trochę się nudziłem, tutaj przyznam się szczerze, że on mi się dłużył i gdyby trwał o... 80 minut. No 80, właśnie. 20 minut krócej gdyby było, to by było to ekstra. To by wyszło 80 minut właśnie. I to by było też dużo lepiej moim zdaniem. Ale ma masę ciekawych rzeczy i ten właśnie cały klimat takiego właśnie snu, ten takie pokręcenie tej fabuły, taki dziwny wkradający się chaos, takie zaburzenie tego tej percepcji u widza, takiej niepewności, to jeszcze w ogóle było kręcone w RPA, więc tam już w ogóle jest troszeczkę dziwnie, jeżeli chodzi o widoki, to od razu ci się wydaje, że to nie jest normalna jakaś miejscowość, chociaż to udaje Maine, ale to nie jest Maine, to jest naprawdę dziwne miejsce. Mnie to się podobało ta pierwsza scena, która właśnie mi tam przywiodła na myśl Leone i to takie rzeczy w tej kostnicy dziejące się, te dziwne budynki, to wszystko w jakiś tam sposób było dla mnie ciekawe i ja się naprawdę, oprócz tych takich momentów dużyzny, to ja się dobrze bawiłem, tak jak ty zresztą, końcówka była ekstra, no była wystrzałowa. W ogóle koleś w piwnicy też jest niezły, ten koleś tam, gdzie zwłoki trzymają, zapomniałem o nim, on też jest dosyć porypany. A wiesz, że to jest ten sam aktor, który grał tego, bo on grał dwie role, ten co był fotografem i ten co był w kostnicy, to jest jeden ten sam aktor. A to nie wiedziałem, ja się zatrzymywałem nawet na nim, tak sobie tam pauzowałem, bo się zastanawiałem, czy to jest ktoś, kogo znam, nie? No ale oglądałem to w trochę kiepskiej jakości, także raczej nie zwróciłem uwagi. A dobra, już tak kończąc, nie wiem czy pamiętasz, tak już z naszego życia anegdotka, że my piliśmy przy maglu. Nie pamiętasz?
No nie, bo nie pamiętam. Ty mówiłeś na początku, że ty znasz magle, w sensie takim, że dalej chodzisz, maglujesz rzeczy. No ja nigdy tego nie robiłem, ale moja babcia miała magiel. I ja jako dziecko bawiłem się maglem i to bardzo dużo. No, u mnie na tłuczeniu butelek. Jako dzieciak bawiłem się maglem. Takim starym, z taką korbą wielką. I to było tak, że wiesz, że my się nie zabiliśmy, to był cud, bo to jako dzieciak to było tak, że się rozpędzało, łapaliśmy się tego, wiesz, tej korby i to normalnie nas podnosiło do góry, nie? To koło takie wielkie, bo to było duże, nie? I że kogoś w ścianę nie wgnietliśmy, bo my to rozpędzaliśmy tak, że ten magiel się na pełną rozpiętość otwierał, a to wiesz, trzeba było otworzyć bramę, żeby on się wysunął, bo to trzymaliśmy w takim miejscu, gdzie moja siostra teraz miała mieszkanie, jak ty byłeś u mnie. Kiedyś to było takie pomieszczenie na magiel, nie? Że kogoś nie wgnietliśmy w ścianę, to ja nie wiem, jak to wyszło za dzieciaka. No i ten magiel był bardzo długo, a ostatecznie został wyniesiony i do dzisiaj stoi, nie? Tylko już stoi jako trochę kwietnik, stoi na świeżym powietrzu, więc w sumie zniszczyliśmy ładny zabytek. Co prawda deszcz na niego nie pada, bo stoi pod takim balkonem dużym, ale już jest trochę rozebrany. Ale nadal jest, nie? Nadal żyje. No i my kiedyś sobie piliśmy przy maglu, jak byłeś u mnie w odwiedziny dawno temu. Pamiętam tą sytuację. Na początku nie mogłem skojarzyć, o czym ty mówisz. Czy my gdzieś kiedyś, nie wiem, w tym dworcu centralnym w podziemiach weszliśmy z jakimś alkoholem, już nie pamiętam. Ale rzeczywiście była taka sytuacja, że świętowaliśmy i pamiętam, że nawet tą rozmowę, że pijemy przy maglu. To też takie kingowe było. No dobrze. No to by było chyba na dzisiaj wszystko. Nie wiem, czy piszesz się kiedyś tam na sequele. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś i czy w ogóle zdajesz sobie sprawę, co to za film. Nie znam ich i bardzo chętnie. No, oczywiście, no wiesz, To ja ci może nie będę zdradzał, niech to będzie dla ciebie zaskoczenie. Nie mam problemu. Z jakim maglem będziesz miał chociażby w dwójce do czynienia. Dobrze. Dobra. No to się, bo ja będę chciał obejrzeć sequele, ci powiem. To nie są dobre filmy z tego, co pamiętam, niestety. Także uwolniliśmy się na chwilę od Garrisa, ale wcale nie idziemy w jakieś lepsze rejony. No, także na dzisiaj ci dziękuję za rozmowę. A tobie również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. The Mangler. No, chyba ci się jakaś maglowica zbliża. No, ale jaki długi, o Boże, drogi. Dobra, będzie mnie słychać. Nie będzie. Jestem. Musi przejechać, to jest towarowy, wielkie, kurde, paniaki. Tak, słabo, ale słyszę. Dobrze. Chciałbym zwrócić ci uwagę, też słuchaczom, na to, jak ten film się otwiera, bo zaraz przejdę do tego, jak sama maglownica wygląda. Jeżeli ktoś oddaje w ogóle prawsowanie do magla, ja jestem taką osobą, której rodzina cały czas oddaje pranie do magla i bywam tam przynajmniej dwa razy w miesiącu. The Mangler.